o ponad 350 tysięcy złotych zwiększą się tegoroczne wydatki na inwestycje w miejskich instytucjach kultury. Radni zaakceptowali zgłoszone przez prezydenta propozycje zmian w planie wydatków. Teatr Powszechny otrzyma z budżetu miasta 160 tysięcy złotych na przygotowanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Otrzyma też 42 tysiące złotych na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. To wkład własny do projektu, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 129 tysięcy złotych. To są pieniądze, które są przeznaczone na opracowanie dokumentacji, na wymianę całej sieci wodno-kanalizacyjnej. To jest pierwsza potrzeba dzisiaj w teatrze. Jeśli tych pieniędzy wystarczy, to chociażby na projekt przebudowy łazienek. W Radomskim Teatrze nie ma nawet jednej łazienki przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Generalnie stan techniczny tego budynku jest coraz gorszy. Musimy się za niego wziąć. Sieć wodno-kanalizacyjna już w tej chwili cieknie i chcemy jak najszybciej rozpocząć tam remont. Z kolei Radomska Orkiestra Kameralna otrzyma z budżetu miasta 150 tysięcy złotych na zakup fortepianu. Orkiestra pozyskała na ten cel także 250 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.